program stypendialny, na podstawie którego marszałek województwa, samorząd województwa przyznaje stypendia studentom, mieszkańcom Pomorza, działa od 2002 roku. Co roku przeznaczamy na niego ponad 130 tysięcy złotych. Osoby, które otrzymują stypendia, muszą wykazać się osiągnięciami zrealizowane w poprzednim roku akademickim. To są osiągnięcia naukowe, ale też aktywność społeczna, ale przede wszystkim oceniamy profil naukowy, to znaczy zrealizowane projekty, napisane prace, referaty przedstawione na konferencjach, dzieła sztuki, bo także studenci artystycznych uczelni mogą się ubiegać o to wsparcie. Więc to jest bardzo złożony system oceny. W 2002 roku, kiedy ta idea rozpoczęła funkcjonowanie, były trochę inne czasy. Zależało nam na tym, żeby młodych Pomorzan wysyłać w świat, żeby tam uczyli się tego, czego nie mogli się nauczyć na Pomorzu. W związku z tym zarówno osoby studiujące poza Pomorzem, jak i studiujące na uczelniach pomorskich tak samo, w taki sam sposób były oceniane, ubiegając się o stypendium. Czasy się zmieniły. Wydaje się, że dzisiaj na Pomorzu można zdobyć wykształcenie na poziomie europejskim w każdej dziedzinie. Jednocześnie regiony, miasta bardzo mocno rywalizują o talenty, o to, żeby nie tylko przyciągać osoby z zewnątrz, ale przede wszystkim zatrzymywać tych najzdolniejszych u siebie. W związku z tym zaproponowaliśmy, żeby dodatkowe punkty, które wpływają na wynik końcowy, uzyskiwali studenci studiujący na pomorskich uczelniach. Co ważne, jeżeli ktoś ma wybitne osiągnięcia studiując za granicą albo studiując w Warszawie, wciąż ma szansę na uzyskanie stypendium. Jednakże chcielibyśmy w szczególny sposób promować taką ideę studiowania i pracy na Pomorzu. Dostosowując się do trybu życia akademickiego, późną jesienią, to znaczy w listopadzie, taki nabór jest realizowany.